Czy wiesz, że naukowcy AGH mogą pomóc diabetykom żyć bez igieł? A nasi informatycy sprawdzą, jak rozprzestrzeniają się patogeny? Chcesz zmieniać świat, ale nie wiesz, od czego zacząć? Zacznij od studiów w AGH. Uczelni, która nie zajmuje się tylko tym, co pod ziemią, ale również coraz odważniej spoglądająca w kosmos. Naszych studentów i absolwentów spotkasz praktycznie wszędzie. Od głębokich mórz, po wysokie góry czy bezkresy Arktyki. Nasz uniwersytet i jego wydziały wyróżniają się niesamowitą historią, osiągnięciami nie tylko naukowymi, ale również kulturalnymi, niesamowicie zgraną społecznością oraz bogatym i nowoczesnym zapleczem badawczo-dydaktycznym. I pamiętaj, jesteśmy nie tylko uczelnią techniczną. Nasi studenci od lat kształtują także kulturalną i artystyczną mapę Krakowa. Do wyboru masz 17 różnorodnych wydziałów, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wydziałów naszej uczelni w kraju i za granicą. Budujemy w nim cywilizację przyszłości opartą o nowoczesne technologie IT. Zajmujemy się mikro- i nanoelektroniką. Projektujemy nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Rozwijamy internet rzeczy. Pracujemy też nad sztuczną inteligencją. Jeśli chcesz, możesz zapytać o to robota Pepera. Poza tym zajmujemy się cyberbezpieczeństwem, a nawet wspomagamy medycynę. Słyszeliście o docenionych przez WHO badaniach skuteczności noszenia maseczek w kontekście rozprzestrzeniania się patogenów? A może widzieliście już przenośne urządzenie do badań składu wydychanego powietrza? Nie? To diabetomat, który pomoże monitorować glikemię u cukrzyku bez konieczności ciągłego nakłuwania skóry. Specjalistyczną wiedzę skrupulatnie przekazujemy naszym studentom, którzy uczą się od najlepszych w nowoczesnych laboratoriach wydziałowych. Ciekawi? Zacznijmy od komory bezechowej, wyposażonej w robotyczne ramię. W niej wykonywane są pomiary parametrów anten czy zakłóceń elektromagnetycznych. Na różnorodnych stanowiskach technologicznych tworzymy i charakteryzujemy cienkie warstwy pod kątem ich właściwości optycznych i elektrycznych. W innych laboratoriach studenci poznają metody programowania robotów mobilnych i rozwiązywania problemów ich współpracy z człowiekiem. Więcej o kierunkach studiów i zapleczu badawczym znajdziesz również na stronie ied.agh.edu.pl. Jeśli mowa o studentach, to ponad 80% z nich podejmuje pracę jeszcze przed ukończeniem studiów, a aż 98,5% podjęło pracę całkowicie lub częściowo zgodną z wykształceniem. Nic dziwnego. Studia prowadzimy na najwyższym poziomie. Dajemy im możliwość realnego poznawania zawodu jeszcze w ich trakcie, dzięki praktykom. Studenci szlifują swoje umiejętności także podczas wyjazdów zagranicznych czy w kołach naukowych. W zależności od zainteresowań zajmują się tam projektowaniem układów scalonych, tworzeniem aplikacji na smartfony, a jeszcze inni rozwijają się w zakresie sieci komputerowych. Może i Ty zaprogramujesz się u nas na sukces? Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na nasze media społecznościowe i strony internetowe. Wygoogluj nasze organizacje studenckie i koła naukowe. Do zobaczenia w AGH!